Krajowej Podlaskiej i Bielsko-Podlaska Izba Gospodarcza zorganizowała debatę. Debatę dotyczącą przedsiębiorczości, biznesu, prowadzenia własnej firmy. Kilka ugrupowań, między innymi państwo byli reprezentowani, panowie byli również podczas tej debaty, zabierali głos. Nie było przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, czy to jest pewnego rodzaju symptom, ale panów zapytał właśnie podsumowanie tej debaty, jak oceniacie, jakie były zadawane pytania, w skrócie być może to, co was zainteresowało i w skrócie to, co chcieliście przekazać, jaki jest pomysł trzeciej drogi dla przedsiębiorców. Może jako pierwszy, debata była bardzo fajna, naprawdę merytoryczna. Poruszono tam wiele problemów i każda z grup społecznych jakby w swoim stylu wypowiadała się na różne tematy. Głównie chodziło o to też, żeby tym przedsiębiorcom, bo przecież słyszeliśmy żal przedsiębiorców, jak do tej pory byli traktowani. Jako złodzieje, oszuści, ludzie, którzy się dorabiają na ludzkiej krzywdzie. Wiele takich opinii było w naszym społeczeństwie. Myślę dlatego też, że z tego powodu też między innymi pewnie koledzy z PiS-u nie przyśle, aby podebatować o tym, co boli w naszych stronach przedsiębiorców. Uważam, że takie rozmowy warto prowadzić. Bardzo dobrze, że wczoraj właśnie wyłączył się i marszałek województwa, wspomniał o różnego rodzaju funduszach w tym czasie, kiedy był marszałkiem, pomagających jakby działalność firm na naszym terenie. Także jestem gotowy do następnych takich spotkań. Naprawdę fajna nauka, wiele wiedzy i wymiana wspaniała, w kulturalny sposób wymiana poglądów. Szanowni Państwo, ja powiem tylko tyle, że Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie nie bierze udziału w tej debacie, dlatego że argumentów po prostu nie mają. Oni się po prostu boją trudnych pytań, nie są do tego przyzwyczajeni, ciągle byli tylko przyzwyczajeni do krytyki i to krytyki bezpodstawnej. Wczorajsza debata pokazała, że pozostałe formacje potrafią w kulturalny, merytoryczny sposób rozmawiać, dyskutować. No i wniosek wspólny, jaki nam się na koniec wysunął, to szanowni Państwo, taki apel, wystarczy nie głosować na jedną formację, a reszta się dogada i będzie zgoda. Dziękuję bardzo. Tak, było widać to wczoraj, fajnie. Drodzy Państwo, w ferworze kampanii wyborczej trudno domyślać się, dlaczego to konkurentów politycznych nie ma w czasie debaty. Myślę, że jeżeli, proszę Państwa, w ciągu ostatnich 3 lat 370 firm w Polsce zawiesiło działalność gospodarczą, 370 tysięcy firm zawiesiło działalność gospodarczą, to znaczy, że bardzo źle dzieje się w przedsiębiorczości. Mówię to z bólem serca, mówię to dlatego, ponieważ byłem inicjatorem wielu początkowych działań, począwszy od roku 2007, inicjujących powstawanie właśnie małych, średnich przedsiębiorstw. Powstało ich w naszym województwie 10 tysięcy w przeciągu kilku lat. Dzisiaj jest bardzo trudna sytuacja w rolnictwie, w przedsiębiorczości, w gospodarce. Gospodarka nie pracuje w sposób normalny, wolnorynkowy. Te wszystkie deregulacje, które zostały wprowadzone, te wszystkie ingerencje, te wszystkie wzrost podatków przede wszystkim, wzrost składki zdrowotnej, dobija przedsiębiorców. Wiemy, co jest przyczyną właśnie zaniku przedsiębiorczości. To trzeba naprawić i my to naprawimy. Thank you.